Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie wszystkich w progach kawiarenki o porcelanie w Dworze Miłosza i witam bardzo serdecznie naszego człowieka pogranicza Tomas Węclowa jest z nami. Witamy Cię, Tomasie. Drodzy Państwo, to już jest ostatni akt naszego wielkiego księstwa poezji, które od kilku dni toczy się na naszym pograniczu. Ostatni dzień, który po Miłoszu, po Ukrainie w dużej mierze dedykujemy Mickiewiczowi. Przed nami wykład mistrzowski Tomasa Węclowy o Mickiewiczu jako poecie rodzinnej Europy. Po czym zaprosimy Państwa na taką eksperymentalną glosolalię, czyli próbę wielojęzycznego odczytania romantyczności Mickiewicza. A po tym wszyscy, czy ci z Państwa, którzy będą jeszcze chcieli zobaczyć krońki sejneńskie, spektakl w Sejnach, to zapraszamy i przejdziemy wszyscy do, do Sejn razem. To jest 200 lat od czasu, kiedy Mickiewicz napisał balady i romanse. Napisał je w jakimś niezwykłym przypływie intuicji, która mówi: "Przemawia do nas chyba również dzisiaj, bo to był moment, w którym w Europie siły nabierało oświecenie, i światopogląd naukowy, który stawał się coraz bardziej dominujący w przestrzeni życia europejskiego. Światopogląd naukowy, tak nazywał tą formację Czesław Miłosz w ziemi Ulro. I zarówno Mickiewicz, jak i Miłosz później odczuli ten moment jako z jednej strony szanse tego pragnęli, nie byli przeciwko oświeceniu, nie byli przeciwko mądrości, którą mo można czerpać z nauki, jak królowali w Wilnie śniadeccy w tamtym czasie, kiedy Mickiewicz pisał e, swoje ballady i romanse. Ale wyczuwali, że może to być rodzaj zagrożenia dla e, głosu serca, dla duszy człowieka i że, na, że naruszona zostanie w ten sposób. Równowaga, i że światopogląd, światopogląd naukowy może doprowadzić w swojej ekstremalnej formie do ziemi, ziemi jałowej, do wykorzenienia ze świata wyobraźni, urtony tej blejkowskiej, i z, uczynić z nas, mieszkańców Ziemi Ulro, Ziemi wydziedziczenia, która, w której y, nie przemawiamy, nie idziemy. Nie mamy tej zdolności pójścia za głosem serca, a przynajmniej przeciwstawimy głos rozumu głosowi serca. I to obaj, i Mickiewicz, i Miłość odczuwali za zagrożenie. I z tego zrodził się manifest romantyczności Mickiewiczowski, którego potem, wydaje mi się, dużo powierzchownie odczytywano jako e, taką postawę romantyczną, która. Przeciwstawia się y, światu nauki i odrywa od rzeczywistości, ucieka, y, jest takim wizerunkiem, nie wiem, tarnerowskiego y, wizjonera, który gdzieś na skale, w samotności czy na wyspie patrzy y, w przestrzeń. Y, ten obraz tak naprawdę był obcy zarówno Mickiewiczowi, który stał się jako romantyk człowiekiem czynu, jak i, mi, y, jak i miłoszowi. Który traktował y, pracę duchową jako pracę zakorzeniającą człowieka w rzeczywistości y, i przybliżającą go do niego. I myślę, że to jest ten moment, te 200 lat, wart refleksji nad tym, y, czym była ta postawa romantyczna, ten manifest romantyczności, zarówno w przypadku Mickiewicza, jak i Miłosza. Czy to dzisiaj, w momencie, kiedy nauka. Znowuż jest na granicy kolejnych szaleństw, kolejnej sztucznej inteligencji, kolejnych eksperymentów, które przekraczają granice tego, czy mogą przekraczać granice tego, co rozumiemy za człowiecze ludzkie, czy, czy to nie jest właśnie znowuż moment, w którym musimy upominać się o równowagę ze światem Ducha i, i, i z głosem serca? Dlatego w dużej mierze myślę, że przemawia do nas dzisiaj zarówno Mickiewicz, jak i Miłość ciągle. Tomasz Węclowa jest, jak już wspomniałem, człowiekiem pogranicza. Taki tytuł, który od wielu lat przyznajemy budowniczym mostu i ludziom, którzy są, mówiąc ich językiem, ostatnimi obywatelami Wielkiego Księstwa Litewskiego. To są, stąd nasze Wielkie Księstwo Poezji, właśnie z tej tradycji, jakiejś wspólnoty duchowej, która nie znała jeszcze tych podziałów państw narodowych, granic narodowych, które y, mamy dzisiaj na mapie zaznaczone i, i była jakimś rodzajem wspólnotowości y, duchowej y, na, na tych terytoriach. Możeśmy y, pamiętam mieli wcześniej takie spotkanie czy jest ten Mickiewicz, zapytując nas Polaków, nas Litwinów, nas Białorusinów. Ukraińców, czyj on jest. Trzeba było się ustosunkować do dziedzictwa w, ka w obrębie każdego narodu, ka każdej oso osobnego języka i, i tak dalej. Ciągle ta praca trwa, trwa. Ta romantyczność, którą dzisiaj Państwo usłyszycie też po ukraińsku czy białorusku, ma swoje nowe, zupełnie świeże przekłady przez młodych, z młodego pokolenia poetów, zarówno ukraińskich, jak białoruskich, w przypadku ukraińskiej. Poezji jest to Natalia Trochym, która jest tutaj z nami, tłumaczką ballad i romansów. W przypadku białoruskiego języka jest to Andrzej Hadanowicz. Nie ma go niestety z nami, jest Maryjka Martysewicz, która będzie też czytała jego przekład, ale Maryjka tłumaczy też Mickiewicza dzisiaj na język białoruski. To jest też ciekawe, że młode pokolenie potrzebuje jakby nowego języka, nie utożsamia się już z tym klasycznym, tradycyjnym językiem, jak tłumaczono wcześniej Mickiewicza, żeby mieć go dla siebie w języku nowoczesnej poezji. Dzisiaj w, Biał w Białorusi, w Litwie, co też jest bardzo ciekawym, ciekawym procesem. I stąd, wracając do Tomasa Węcłowy, poprosiliśmy go o to, żeby opowiedział o Mickiewiczu jako tym poecie, który jest pomiędzy nami, na tym pograniczu rodzinnym. Na ile to, to jest możliwe, na ile ta tradycja Mickiewiczowska jest wspólna, usłyszymy w wykładzie Tomasz, Tomasa Węclowa. Bardzo pros, proszę, Tomasz. Dziękuję. Dziękuję. Tak słychać mnie. Dobra. No, drodzy Państwo, ja w swoim czasie miałem taki wykład dla auditorium anglojęzycznego w Stanach Zjednoczonych na temat Mickiewicza i Litwy. Nie tylko Litwy, bo także i Białorusi, bo w zasadzie Litwa, o, o którą opiewa Mickiewicz, to w bardzo znacznym stopniu to nie jest Litwa, to jest Białoruś, to jest podwójny paradoks. E, największy poeta polski zaczyna swój największy poemat od słów litwo ojczyzno moja z tym, że trzeba mieć na uwadze, że ta Litwa to nie jest Litwa, to jest coś innego. I w zasadzie ja będę na, to znaczy, wykorzystując ten swój wykład dla audytorium anglojęzycznego, będę próbował to jakoś skrócić, mówić swobodniej, ale mniej więcej przekazać to, co wtedy powiedziałem. No... Wiadomo, że Mickiewicz e, był mesjanistą, to znaczy i to ta idea znalazła odźwięk wśród jego współczesnych i e, może wydawać się nawet dziwaczna. Jednak rozpalała wyobraźnię czytelników i odegrała znaczną rolę w kształtowaniu zasadniczych zmian na intelektualnej i politycznej mapie Europy Wschodniej. Z tym, że w rozważaniach nad tym tematem e, często nie zauważa się faktu, że mickiewiczowskie proroctwa formowały zbiorową tożsamość nie jednego, lecz dwóch narodów polskiego i litewskiego, a może także i beloruskiego. Prorocy bywają omylni i również Mickiewicz nie przewidział pewnego doniosłego wydarzenia w swoich rodzinnych stronach. Mam na myśli pojawienie się Litwy jako nowoczesnego państwa, sąsiadującego z Polską. Mimo, że niewątpliwie bardziej niż cokolwiek innym, właśnie Mickiewicz przyczynił się do jego krystalizację. No omówię dwie połączone ze sobą kwestie. Pierwszą będzie związek obrazu Mickiewicza jako proroka z jego litewskimi korzeniami. korzeniami. A drugą jego paradoksalna rola w rozwoju narodowej tożsamości litewskiej i ostatnio prawdopodobnie też białoruskiej. Zacznę od sprawy bardzo ezoterycznej, nie każdemu znanej także wśród Litwinów i w każdym razie zupełnie nieznanej wśród Polaków. Chodzi o dwóch, pod wieloma względami osobliwych przekładach Mickiewicza na litewski. Pierwszy przekład powstał jeszcze w roku 1810 w 1822. Leż pozostał w rękopisie przez ponad 100 lat, chociaż był czytany przez wielu, nawet w rękopisie. A to, tłumaczem tym był Simona Zdałkantas, który też nazywał się Szymon Dowkant, ówczesny student Uniwersytetu Wileńskiego. I to był pierwszy, i to, to bardzo ciekawym jest, bardzo ciekawy jest fakt, że to był w ogóle pierwszy tekst Mickiewicza przetłumaczony na inny język. Mickiewicz w tej chwili miał 23 lata. Jego tłumacz trochę więcej. No. Już samo to byłoby wystarczającym powodem, by uznać przekląd, przekladał Kantasa za godne uwagi, lecz przedstawia on jeszcze więcej osobliwości. Jest to obywatelnie, które nie należy do najbardziej znanych utworów Mickiewicza, nazywa się Żywila, nie zalicza się do głównych dzieł Mickiewicza. Jest to młodzieńcza wprawka literacka wzorowana na historykach greckich i rzymskich. Pochodzi z XIX roku, a więc z okresu za Mickiewicz się za romantyzmem. Wiadomo, że Filomaci dyskutowali nad tą opowiastką i pod koniec lutego XIX roku wydrukowano ją anonimowo w tygodniku wileńskim jako wyjątek ze starożytnych rękopisów polskich. Tradycja mówi, że koledzy autora dla żartu przedstawili ją profesorowi Borowskiemu jako autentyczny zabytek piśmiennictwa. I Borowski przyczynił się do jej publikacji. Był to przykład fałszerstwa charakterystycznego dla owych czasów. Mickiewicz nigdy ponu, po, powtórnie nie odżywili do druku i dziełko zostało zupełnie zapomniane. Pewność co do osoby autora uzyskano dopiero w 1984 roku. Proszę, w roku. W krótkiej i zwięzłej historii pojawiają się. Liczne motywy, które staną się charakterystyczne dla dojrzałej twórczości Mickiewicza: zgubna namiętność, zdrada i patriotyczny czyn bohaterskiej kobiety. Żywile, córka księcia nowogrodzkiego Koryata, zakochuje się w rycerzu poraju. Korejat, który dowiedział się o tajemnej miłości, chociaż nie poznał imienia kochanka skazuje ją na śmierć. Chcą ocalić ukochaną Żywylę, poraj otwiera bramy Nowogródka przed wrogimi wojskami ruskimi. Z ich pomocą udaje mu się wydostać Żywylę z więzienia. Lecz ta zabija go za zdradę rodzinnego miasta. Z mieczem w ręku przegania Rosjan, po czym umiera. Dosyć zaskakujący rys tej historii polega na tym, że przodkowie Mickiewicza byli pory. W zasadzie opisywał jako zdrajcę jednego z własnych przodków. Dawkantas, który to przetłumaczył, mógł znać Mickiewicza osobiście, bo studiował przez dwa lata jednocześnie z nim na Wydziale Literatury Sztuk Wyzwolonych w Wilnie, jakkolwiek był znacznie starszy. Tak czy owak, uznał on Żywylę za fragment autentycznych litewskich kronik. Rzecz przełożył dosyć swobodnie. Z niewiadomych powodów przesunął czas opowieści mniej więcej o stulecie, z 1400 roku do wcześniejszego okresu Gdymina. Nie całkiem poważna stylizacja, która w zamyśle miała chyba służyć głównie rozrywce, stała się w jednoznaczny sposób przykładem litewskiego patriotyzmu. Daukantas zmienił żywile w grażyny avant la lettre. Otóż ten pierwszy wzięty na warsztat tłumacza Utwor Mickiewicza został przełożony na język pozbawiony w zasadzie tradycji literackiej, o którym uważano, że wkrótce zaniknie. Literatura letewska w 1822 roku ograniczała się do niewielkiej liczby pobożnych ksiąg i prac lingwistycznych. Jeżeli żywili jest marginalnym tytułem w prozie Mickiewicza, w ziele Mickiewicza, to i sam tłumacz Simona Zdaukanta był postacią marginalną. I to nawiasem mówiąc z wyboru. Mógł stać się znanym historykiem, gdyby wybrał polski jako język przekazu. Nie miałbym z tym problemów, bo był całkowicie dwujęzyczny. Jak wszyscy intelektualiści litewskiego pochodzenia, В тамтому окресі. Тим часом єднок, бендон студентом здесь по політевську. І подобно навіть шлюбував Боском Осьбранськом, що ніде не напише слова в іншому язику, ніж Літевське. Публічного в кожного разі. Daukantus był pierwszym litewskim przedstawicielem rewolucji filologicznej, która przytoczyła się przez Europę Wschodnią w XIX wieku. Jego poglądy uczynili z niego patrona nowoczesnego litewskiego nacjonalizmu, bo wśród wrogich sił umieścił również polskojęzyczną szlachtę i warstwy wykształcone konflikt społeczny między mówiącymi politewskich chłopami a polską lub spolonizowaną klasą wyższą został zinterpretowany jako konflikt między dwoma różnymi narodami. Dawkan to stworzył więc ideologiczne ramy, które znacznie różniły się od ram nakreślonych przez jego kolegów filomatów. Upadek Rzeczypospolitej, nawet jeżeli niepożądany, nie wydawał mu się najgorszym z Jego zdaniem znacznie większa katastrofa wydarzyła się wcześniej, a był nią upadek wolnej, pogańskiej Litwy spowodowany przez Unię z chrześcijańską Polską. Taki kontekst pozwalał na nową interpretację postaci w Żywili, jako symbolu dziewiczej Litwy, której ukochany, a to znaczy Polska, popełnił jakoby nikczemną zladę, wydając ją i jej kraj na pastwę Moskali. Z rzecz biorąc, tak interpretacja nigdy nie została jasno sformułowana, ani przez Dołkantasa, ani przez innych Litewskich pisarzy, u których temat ten się pojawia. Ogromna popularność z historii Żywili na Litwie, zwłaszcza w okresach napięć polsko-litewskich, jest jednak dosyć wymowna. Żywili nawet, nawet praktycznie w literaturze litewskiej, nawet praktycznie usunęło w cień Grażyny i Konrada Wallenroda. Doczekała się nowego tłumaczenia w roku 1890. włączano ją do wypisów szkolnych, jako, raz jako opowieść o prawdziwych zdarzeniach, innym razem jako ludową legendę. Rozmaici autorzy sporządzali nowe wersje, wielokrotnie adoptowano ją dla potrzeb sceny. O autorstwie Mickiewicza wspominano rzadko, o ile w ogóle to robiono. Samo imię żywili, w zlituanizowanej formie żywili staną się jednym z najpopularniejszych imion kobiecych na Litwie. Jest postrzegane jako imię czysto etniczne, o baltyckim rodowodzie, wolne od wpływów słowiańskich. I to jest wielki paradoks. Borczen tego imienia w przeciwieństwie do Grażyny, nie wziął się z języków baltyckich, wziął się z języków słowiańskich. Mickiewicz wymyślił je, łącząc ze imiona kilku pomorskich i mozowieckich bóstw kobiecych. No Grażyna to jest rdzeń baltycki. Grażus, Graży to piękny, piękna. Żywile to żywy. Po litewsku to byłoby Giwile. Z tym, że jednak mówią Żywili, i jest dużo dziewczyn litewskich z takim imieniem, może więcej niż z imieniem Grażyna. No, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że jeszcze w latach po II wojnie światowej, emigracyjny pisarz Antanas Szkema przerobił żywile na sztukę teatralną. W jego wersji Historia tytułowej Bohaterki i poraja rozgrywa się trzykrotnie w trzech różnych kontekstach historycznych. Na początku rzecz dzieje się w wiekach średnich, w числе zgodności z mickiewiczowskim pierwowzorem, potem w czasie powstania styczniowego, żywili jest dla Właściciela Ziemskiego, a jej kochanek powstańcem. Wreszcie są okupowane przez Związek Radziecki Wilno w 1941 roku. Oboje bohaterowie walczą w litewskiej, walczą w litewskiej partyzance. Tymczasem jednak młody poraj odkupuje swoje grzechy. Nie się na ocalenie ukochanej za cenę zrady i ginie razem z nią. Oto jest historia bardzo dziwna historia, bardzo dziwnego pierwszego tłumaczenia Adama Mickiewicza na jakikolwiek język. No druga, drugie tłumaczenie Mickiewicza było równie osobliwe. Otóż po powstaniu 31 roku, po powstaniu listopadowym pojawiła się w Paryżu cieniutka, wszystkiego 7 stron, broszurka w języku litewskim. zawierała Litanie Pelgrzymską, po której umieszczono modlitwie pielgrzyma, końcowe i robiące największe wrażenie części Mesjanicznego manifestu Mickiewicza, czyli Ksiąg Narodopolskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. To, to też jest doniosłe wydarzenie w historii przekładów Mickiewicza. Na broszurce nie ma daty. Niektórzy przypuszczają, że okazała się już w marcu 1833 roku, czyli 5 miesięcy po pierwszym polskim wydaniu, to, to czyniło by z niej pierwsze, choć niekompletne, tłumaczenie ksiąg, wcześniejsze od przekładów na francuski, niemiecki i angielski. Zważywszy na to, że w 1833 roku literatura litewska była nadal. Tak jak za czasów przykładu żywili, od 11 lat przed tym wciąż była w embrionalnym stadium rozwoju, faktem wydaje się wręcz zdumiewający. Wszystko wskazuje na to, że tłumaczem był Kyprionas Niezapytawskas, albo Cyprian Józef Lubicz Niezabitowski. Starszy 19 lat od Mickiewicza i 14 od Dałantasa, należał do pokolenia poprzedzającego Filomatów, który wychowało się jeszcze w wolnej Rzeczypospolitej obojga narodów. Był księdzem katolickim, wziął udział w powstaniu i musiał emigrować. Prześladował go typowy emigrancki pech. I wykluczono, że polnym samobójstwo w mieście Nancy, choć okoliczności jego śmierci pozostali niewyjaśnione. No, Niezapytowska z nawiasem mówiąc napisał także po zbiór wierszy, który przesłał Mickiewiczowi z prośbą o wsparcie. Książka zaczynała się od wierszowej dedykacji, poswięconej e, wielmożnemu panu Adamowi Mickiewiczowi, znakomitemu i wielkiemu poecie, naszemu wybitnemu rodakowi z Litwy, tworzącemu w języku polskim. Mickiewicz prośby nie spełnił, więc żadnego wsparcia nie okazał i książka czekała na druk też prawie całe stulecie. No, W każdym razie, los, który spotkał Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego na Litwie, był równie charakterystyczny, co dzieje żywili. Po translatorskiej próbie Nezabeta Uskasa, następnie tłumaczenie pojawiło się dopiero w 1919 roku, w kontekście walki o niepodległość Litwy, którą zresztą doprowadziła do zbrojnego konfliktu z Polską. Tłumaczenie nie jest to może właściwym słowem, zważywszy na to, że tekst Mickiewicza przerobiono, zmieniając Polskę na Litwę i Polaków na Litwinów. Magiczna liczba, liczba zaborczych mocarstw Rosji, Prusji, Austrii, w której Mickiewicz widział bezbożne przeciwieństwo przy najświętszej trójcy, pozostała niezmieniona. Stąd różnicą, że spośród historycznych wrogów miejsce Austrii, która nigdy nie mieszała się do spraw litewskich, przypisano Polsce. No, To znaczy kolejny paradoks. Jak mówią niektóre źródła, i ostatnio to dostałem wiadomości, że to jest prawda. Litanie Peluszimska została po raz trzeci przetłumaczona na litewski w 1991 roku. 13 stycznia w czasie walk o budynek Sejmu w Wilnie rozdawano ją w formie ulotki obrońcom Sejmu. Samego tekstu nie widziałem, ale jestem pewien, że również ten tekst był adaptacją i prawdopodobnie z niego usunięto nazwę Polski i wszelkie odwołania do polskiej historii, które w każdym razie w współczesnej Litwini dobrze nie znają. Jak widać, rozchodzeniu się Mickiewiczowskich wpływów w kulturze litewskiej towarzyszyły się niezwykle szczęśliwe. Proces powstania nowoczesnej tożsamości kulturowej w Polsce i na Litwie, który wiele zawdzięcza Mickiewiczowi i w ogóle polskiemu romantyzmowi, odsłania niezwykle intensywną relację, pełną wzajemnej miłości i nienawiści. Można powiedzieć, że kultury litewskie i polska są komplementarne, ale jednocześnie wzajemnie dostarczają sobie materiału, do sporów i napięć. W rozwoju kultury litewskiej bez trudu zauważa się dwa antagonistyczne, choć czasami ściśle się przeplatające wątki, które zaczynają się od uniwersyteckiego kolegi Mickiewicza Kantasa i od Mickiewiczowskiego korespondenta Niezapytowskasa. No, spróbujmy przyjrzeć się bliżej owemu pojmowaniu Litwy u Mickiewicza, które przyczyniło się do urodzin tych przeciwstawnych koncepcji. Osiemnastowieczny porządek intelektualny ze swoim racjonalizmem, europocentryzmem i odwlewaniem się do spuścizny Greków i przechodził wówczas głęboki kryzys, w cywilizowanym świecie. Mickiewicz miał szczęście urodzić się w regionie przygranicznym, który można by nazwać czym w rodzaju wschodnioeuropejskiej Szkocji lub Brytanii. We wstępie do balady romansów pochwalił dzieła szkockich poetów <coughs> piszących po angielsku i uznał samego siebie za ich odpowiednik, litewskiego poety piszącego po polsku. Miał on szczęście wychowywać się w Wilnie, cywilizowanym europejskim mieście, zamieszkanym również przez sporą grupę cudzoziemców, jakkolwiek stanowiącym jednocześnie typowy przykład inności i egzotyzmu. Natrafiało się tam na dziedzictwo średniowiecza i pozostałości pogaństwa, a niezwykła malownicza okolica przy odrobinie wyobraźni mogła uchodzić za dzikon. Średniowieczne Wielkie Księstwo Litewskie zostało założone i było rządzone przez pogańskie plemię, posługujące się niezrozumiałym dla Słowian starym baltyckim językiem, lecz w jego skład wchodzili również liczne ziemie słowiańskie, na których wyznawano prawosławie. I na tych ziemiach uformowali się, jak wiadomo, narody beloruskie oraz ukraińskie. Członkowie wyższych klas w większości spolonizowali się i przeszli na katolicyzm, z tym, że kraj w znacznym stopniu zachował swój specyficzny charakter. Język litewski oraz wschodniosłowiański dialekty z których później rozwi rozwinął się białoruskie i ukraińskie, przetrwały głównie wśród chłopów. Istniała stara tradycja zestawania leśnej Litwy z rolniczą Polską. Dla Mickiewicza, który, nawiasem mówiąc, nigdy nie widział ani Warszawy, ani Krakowa, nigdy w życiu, jego rodzinne peryferie były światem, który dorównywał właściwej Polsce, to znaczy zachodowi, a nawet ją przewyższał. Tak jak szalona dziewczyna z romantyczności, Litwa nie mogła być oglądana przez mędrców, kielko i oko. Należało inaczej ustawić soczewkę, tak, żeby odkryć winnym wartości estetyczne i etyczne. W domyśle, Litwa, jako kraina duchowej wizji, była przeciwieństwem korony, krainy rozumu. Bo podczas gdy tutaj przerwało poczucie nieograniczoności i cudowności, tam narzucał swoje ograniczenia zdrowy rozsądek. Ziemię dawnego Wielkiego Księstwa dostarczały specyficznego chronotopu z symbolicznej czasoprzestrzeni lasów i jezior. Przeciąkniętej duchowymi fluidami i graniczącej niejako z innym światem, w tym uniwersum było miejsce na ocięcie od świata i magię, tajemnicę i grozę, melancholię cierpienia i lęk, czyli na cały paradygmat romantyczny, którego elementy, nawiasem mówiąc, znajdowały potwierdzenie w aktualnej sytuacji tamtych odległych regionów. Zwłaszcza jeżeli chodzi o beloruską część Wielkiego Księstwa. W miskiewiczowskich baladach dialogi są zazwyczaj dialogami dwóch światów, dziennego i nocnego. W tym onirycznym pejzażu napięcy między życiem i śmiercią, naturą i kulturą wzbogaciło się o napięce między różnymi epokami historycznymi, klasami społecznymi. Wreszcie rzecz niebagatelna, różnymi językami. To poeta stał się medium dla duchów, które przedtem przemawiali w niezrozumiałej mowie pogańskich plemion. Praktycznie rzecz biorąc, ustanowiono ustano ustano analogię między tym cudownym wtargnięciem sił nad nadprzyrodzonych do codziennego życia, a peryferyjnym poetom romantycznym, który wtargnął do ustabilizowanego świata, centralnej kultury. W oczach romantyków średniowiecze było wyjątkowo na pochon, w szczególny sposób naznaczoną przez historię. Litwa miała średniowieczną przeszłość o doprawdy szekspirowskim rozmachu, która szczęśliwie łączyła wszystkie cechy romantycznej, romantycznej północy i romantycznego orientu. Ten mit Litwy jako cienia Polski, kontrkultury pozostającej w kontraście z Zachodem, słowem archetypu inności w stosunku do korony, pozwolił Mickiewiczowi na stworzenie nowego, Niezgodnego z kanonem paradygmatu, który zajął miejsce kulturowego monologu polskiego oświecenia. Brak rzetelnej wiedzy o Litwie i zamazanie jej czasoprzestrzennych granic mogły tylko pobudzić wyobraźny Romantyka. No, jak już мувілем Литевський мешався не тільки з русським, на іншому позьомі гіерархічним, заровно литевський, як і русський, або вчесно-белорусський, класифіковано як регіональне відміни польського. W jakże często cytowanym wstępie do Konrada Wallenroda Mickiewicz stwierdzał, Litwa jest już całkiem przeszłością. Takich właśnie przedmiotów kazał poszukiwać Schiller. Co ma ożyć w pieśni, zginąć musi w życiu. Utarło się interpretować te słowa jako wybieg służący ukryciu przed cenzurą prawdziwego przesłania utworu. W tym poemacie epicka średniowiecza śledniowiecz, Litwa spełnia rolę raczej przejrzystej maski dla całej Rzeczypospolitej obojga narodów, której wstrzeszenie było głównym punktem mickiewiczowskiego credo. Jednak tutaj istnieje charakterystyczna ambiwalencja, bo gdyby zastosować oświeczenie Mickiewicza do prawdziwej średniowiecznej Litwy z jej odrębną tożsamością historyczną, trzeba by je rozumieć dosłownie. Księgi narodu i Przysza polskiego zawierają pochwale Rzeczypospolitej obojga narodów jako zapowiedzi zjednoczenia Europy i zjednoczenia ludzkości. Cytat. I nagrodził im Bóg, bo wielki naród, Litwa, połączył się z Polską jako mon żoną, Dwie dusze w jednym ciele, a nie było nigdy przedtem tego połączenia narodów, ale potem będzie, bo to połączenie i ożenienie Litwy z Polską jest figurą przyszłego połączenia wszystkich ludów chrześcijańskich w imię wiary i wolności. Koniec cytatu. Co ciekawe, według Mickiewicza, Litwie przypada w tym mariażu dominująca męska rola tak jak w rzeczywistym historycznym małżeństwie Władysława Jagiela Litwina z Jedwigon Polką. Odrębna tożsamość Litwy staje się jednak niepotrzebna w oczach Mickiewicza, od kiedy ona związuje się nierozłącznie z koroną, nawet jeżeli zachowuje pewne pierwotne, mistyczne moce, jakich druga strona tego związku nie miała. W wykładach z literatur słowiańskich, prowadzonych w College de France w 1843 roku, Mickiewicz umieścił podsumowanie swojego stosunku do Litwy, wprowadzając jednocześnie pewne nowe ważne elementy. Otóż zauważył, że dawni Litwinie, ostatnie znane plemię w Europie, nie byli ani Słowianami, ale Germanami, a ich język to, cytuję, najstarszy z języków, jakimi mówią na lądzie europejskim. Koniec cytatu. Jest on spokrewniony z lecz jednocześnie najmniej wygładzony przez literaturę. Według słów Mickiewicza Litwa, choć zajmowała niewiele miejsca na mapie, odegrała niezwykle ważną historyczną rolę. Jej znaczenie wiązało się głównie ze sferą duchową. U Litwinów, cytat, odnajdujemy myśl pierwotną, duszę wszelkie tradycje. Nigdy zjawiska religijne nie złożyły się na tak rozległą i tak pełną całość. Koniec cytatu. Jak mówi kolejny cytat, współczesny lud litewski nie ma poczucia odrębności narodowej, nie istnieje jako państwo, nie żywy nawet takiego zamysłu. Pojęcie narodu ojczyzny nie istnieje w jego języku. To są słowa Mickiewicza. Tak czy inaczej, tak czy inaczej jest ten naród obdarzony pewną wielką, aczkolwiek niejasną misją. Jak przystało na profetyczny tekst, wykład o Litwie kończy się nieco zbijącym z stwierdzeniem. E, cytat. Luton jest więc jednym z tych, które trwają w oczekiwaniu. Koniec cytatu. Słów Mickiewicza nie należy traktować jako przepowiednie zaskakujących zmian w politycznych losach Litwy, do których doszło w XX wieku. Jej osobne istnienie w historii byłoby według Mickiewicza nie tylko zbędne, ale wręcz Niewyobrażalne, z trudnością przyszłoby mu zapewnie wyobrażenie sobie dojrzałej, w pełni rozwiniętej kultury w języku litewskim wiedział, co prawda o istnieniu tekstu w tym języku, ale stanowiły oni dla niego dodatek do kultury polskiej, zjawisko dziwaczne, choć sympatyczne, które tylko potwierdzało dominację i obejmującą wartość polszczyzny. Przy takim podejściu litewski separatyzm Kantasa, mógł w najlepszym razie uchodzić za ekstrawagancję i przejściowe wypatrzenie, w najgorszym zaś za śmiertelny grzech. Mówiąc o misji Litwy, Mickiewicz, Mickiewicz myślał wyłącznie o sferze duchowej. Litwa powinna według niego wydać mistycznego przywódcę, który doprowadzi do zmartwychwstania Rzeczypospolitej obojga narodów. Sam Mickiewicz mógł pretendować do takiego przywództwa, łącząc sobie osobowość Polaka i tego drugiego Litwina. Podobnie zresztą jak Andrzej Towiański. Ów mit pochodzącego z litewskiej ziemi, stał się centralnym toposem, jednym z centralnych toposów polskiej kultury postromantycznej. I w istotny sposób płynął na historię Polski dwudziestowiecznej. Wróćmy jednak do rzeczywistej Litwy. W momencie, kiedy ruch narodowy stop, stopniowo stawał się tam coraz silniejszy. W drugiej połowie XIX wieku, idee ukantasa, samotnego prekursora ruchu, znalazły podatny grunt. Chciałoby się powiedzieć, że cały problem sprowadził się wtedy do przedrostka. Otóż Mickiewicz, jak wszyscy Polacy w jego środowisku pokoleniu, czynił rozróżnienie między dwoma pojęciami ród i naród. Oznaczało to, że ktoś mógł należeć do litewskiego rodu i zarazem do polskiego narodu. Nadszedł jednak moment, kiedy do słowa określającego Litwinów dodano przedrostek na, naród, co sprawiło, że pojęcie Polak i Litwin zaczęli wzajemnie się wykluczać. To semantyczne, ideologiczne przesunięcie nastąpiło już po śmierci Mickiewicza, a dokładnie po powstaniu styczniowym. Na skutek przemian społecznych we wschodniej części dawnej Rzeczypospolitej utworzyła się wykształcona warstwa litewskojęzycznej ludności, pochodzenia głównie, chociaż nie wyłącznie, chłopskiego. Przeprowadziła ona rewolucję językową, podobną do tych, które, które zachodziły jednocześnie w Czechach i na ziemiach fińskich. W rezultacie z różnych Chłopskich dialektów pozostał ujednolicony język, wyloniła się także grupa pisarzy i czytelników. Uznano, że to język powinien ująć tożsamość ludu litewskiego wyraziste czytelne ramy. Zgodnie z romantycznym przekonaniem ogłoszono, że język jest decydującym i najważniejszym. Współczug wszystkich elementów składających się na tę tożsamość, a skażenie języka grozi unicestwieniem całej grupy wraz z jej kulturą. Język zaczęło hypostazować zajął miejsce jednostki, mógł być uznany za ofiarę i nawet za męczennika, prawami języka próbowano zastąpić swobody obywatelskie. Stąd zresztą tendencja do puryzmu który najczęściej kierował się przeszliwką za, za pożyczeniem z polszczyzny, kalką z polskiej ortografii. Można by dodać, że nawet litewska wersyfikacja stała się swego rodzaju konstrukcją ideologiczną. Litwini pisali wierszem sylabicznym Mickiewiczowskim, ale w końcu wieka, wieku XIX przeszli, na wiersz sylabotoniczny, czyli demonstracyjny niepolski, tak samo jak wcześniej z ortografii polskiej na ortografię czeską, a więc demonstracyjny niepolską. Drugim punktem zogniskowania stał się mityczny obraz Litwy stworzony przez polskich romantyków, czyli głównie przez Mickiewicza. Mickiewiczowskie przeciwstawienie między Dziką Litwą a cywilizowaną Polską wykorzystano jako gotowy model wyraźnie narodowej odrębności litewskiej. Zachowano stary kod kulturowy, który zastawił pojęcie ja i ten drugi, ale przekształcono go w nowy, nowy dyskurs nacjonalistyczny. Podob podczas gdy kultura polska okresu romantyzmu znalazła dla siebie naturalne poniekąd uzupełnienie w egzotycznej i usakralizowanej kulturze Litwy, kilkująca kultura litewska okresu postromantycznego skwapliwie przejęła owo pojęcie sakralności, określające jej charakter, lecz kultura polską potraktowała jako swe całkowite przeciwieństwo – wcielenie negatywnych cech, nieautentyczności, anarchii, zepsucia. Ta zmiana dyskursu była czymś na kształt potężnego ruchu tektonicznego i nadala nowe znaczenie większości, słów i kategorii zaczerpniętych z Mickiewicza. No i teraz tak, teraz powiem jeszcze jedną rzecz, to już jestem już blisko końca. Istniała także przeciwna pozycja ideologiczna, nie pozycja Daukantasa, a pozycja niezabytowskiego, która przetrwala też w Litewskim co najmniej do początku XX wieku. Interesującym tego przykładem. Był Antanas Baranawskis albo Antony Baranowski, poeta i duchovny, który został Biskopiem Sejin w 1897 roku. Basilicon Sajnenskim Stoj jego Pomnik można to zobaczyć. A sam Baranawski albo Baranowski nazywał siebie. i w formie polskiej, i w formie litewskiej, jest pochowany w Bazylice. Z pismami Mickiewicza zapoznał się dzięki jednemu ze swoich nauczycieli, katolickiemu księdzu, którego zresztą prędko zesłano na Półwysep Polski, za dostarczanie uczniom zakazanej literatury. Podobno ten ksiądz pozwolił sobie publicznie powąpiewać czy aby litewski rzeczywiście jest językiem, na którym można by stworzyć poezję do równojonca dziełu Mickiewicza. Baranauskas odpowiedział długim poematem o tytule Łasakuniksztyński, w którym, wzorując się na opisowych partiach pana Tadeusza, rozwinął mit leśnej Litwy, Litwy romantycznej, Litwy prawdziwej. Inny utwór poetycki Baranowskasa-Baranowskiego, Podróż do Petersburga, również najwyraźniej był reakcją na Mickiewicza, zwłaszcza na ustęp trzeciej części Dziadów. Podobnie jak w Mickiewiczowskim ustępie, były w nim bardzo silne treści antyrosyjskie, dlatego pełna wersja ukazała się w Litwie dopiero w 1989 roku. Wiele osób znało jednak zakazane fragmenty na pamięć. Baranauskas jednak nigdy nie podawał wątpliwości mesjanistycznej roli Polski w stosunku do Litwy. Zintegrowany Światczyk Pospolitej Obojga Narodów był dla niego, tak jak dla Mickiewicza, rajem utraconym. Mimo że ideolodzy litewskiego nacjonalizmu Bardzo Baranowskasza szanowali, on sam nigdy nie sympatyzował się z ich celami ani retoryką. Tak czy inaczej uznali jego poezję za jeden ze swoich manifestów, wyłącznie dlatego, że były napisane po litewsku i to napisane dobrze. Przetworzenie wyboru językowego w znak ideologiczny Przyczętowali w końcu los Mickiewicza w kraju, który nazywał własnym. Całe pokolenia lubiły go i czytali zarówno w języku polskim, jak i w tłumaczeniach, których nie brakowało kiedyś i nie brakuje dzisiaj. Pierwsi litewscy intelektualiści byli całkiem dwujęzyczni, sam fakt tłumaczenia Mickiewicza uważali za przejaw patriotyzmu. który potwierdzał prawa ich ojczystej mowy i doskonale służył jej wzbogacaniu. Po, potem, kiedy znajomość polskiego na Litwie osłabła, tłumaczenia stali się jedynym sposobem na przybliżenie Mickiewicza litewskim czytelnikom. Jednocześnie jednak bezskuteczne okazały się próby pełnego włączenia go do kultury litewskiej. Wysoce ambivalentny stosunek do Mickiewicza najlepiej chyba wyrażają dwie wypowiedzi, które prawdopodobnie wyszły z podpióra tego samego człowieka, prawie w tym samym czasie, a jednak ich wymowa jest sprzeczna. Chodzi o wypowiedzi Winca Sakudyrki, naśladowcy polskich pozytywistów i jednego z przywódców narodowego ruchu. Pomnik jego w danej chwili stoi w centrum Wilna. Napisał hymn Narodowej Litwy. Litwa, ojczyzno nasza, Litwa Tiewinia Musu. Przetłumaczył na litewski język dziady, omijając co so charakterystyczne wielką improwizację i wszystkie inne mistyczne sceny. Otóż w pierwszym numerze nielegalnego czasopisma litewskiego, które ukazało się pod jego redakcją, na był to koniec XIX wieku, Kudirka uczcił setną rocznicę urodzin Mickiewicza i pochwalił budowę Warszewskiego Pomnika Poety. Mickiewicza nazwał tam cytat, człowiekiem, którego sławne imię po powsze czasy będzie z Litwą zwądzane i od którego powinniśmy uczyć miłości do niej. Koniec cytatu. Jednocześnie jednak istnieje dokonany ręką kudylki zapis na marginesie polskiego pamfletu o tytule Kim był Mickiewicz. Mówi się w tym zapisie, że dla prawdziwych Litwinów Mickiewicz e, ze swoimi falszywymi proroctwami o tym, że bliski jest finis litewskiego narodu, co na szczęście wbrew jego opiniom nie nastąpiło, jest obcym geniuszem, który nie zasługuje na zbyt wiele uwagi, ponieważ Mickiewicz nie uzna Litwy. Litwa zostawia go Polakom. By rzecz uczynić jeszcze bardziej paradoksalną, notatka ta zostana napisana nie po litewsku, ale po polsku. Jak można się spodziewać, pierwszy wiersz... E, na Tadeusza również podawano niezwykłym transformacjom. Uczyniono z niego swoiste motto dla całego ruchu narodowego na Litwie. Nie kto inny jak Udyrka, jak już mówiłem, umieścił Mickiewiczowskie Litwo ojczyzno moje w pierwszym wersji naszego hymnu narodowego, który był zakazany w czasach Sowietów, lecz już e, około 30 lat znów obowiązuje. Kudylka dokonał jednak charakterystycznej zmiany zaimka. Zamiast moja napisał nasza. Z drugiej strony litewscy ideologi z wielką łatwością przejęli Mickiewiczowski mesjanizm, choć towarzyszyło temu znamienne przesunięcie. Obraz Polski jako ukrzyżowanego narodu, którego niezasłużone cierpienia zbawią światy, przyniosą, przyniosą wszystkim wolność, zastosowano w pomniejszonej skali do Litwy. Wprawdzie nie wyznaczono jej eschatologicznych zadań, lecz jej los zaczęto postrzegać jako wyjątkowy i znaczący dla całego świata. Główną, jeśli nie jedyną misję Litwy, miało stanowić męczeństwo. Opętana, przepraszam, deptana przez niezliczonych wrogów, byłaby przykładem świętości. Mickiewicz-Czczowski stereotyp Polaków jako narodu wybranego i Polski, jedynego kraju stojącego przy wieży wolności, wtedy, kiedy wszystkie inne na narody wcześniej przeciwko tym wartościom, został uznany Zresztą nie bez racji imperialistyczny, a w każdym razie grożący wypaczeniami, mimo że praktycznie taki sam intelektualny model mitologiczny w cisle litewskiej wersji wzbudził entuzjastyczny odzew. Ta mitologia miała dwojakie konsekwencje. Z jednej strony dała poczucie zintegrowania etnicznej wspólnoty litewskiej, to znaczy potwierdzili litewską tożsamość, tę, z której w końcu zrodziła się dojrzała kultura oraz niezależne, demokratyczne państwo litewskie. Warto zauważyć, że owo państwo, podobnie jak Polska, zmartwychwstało nie raz, lecz dwa razy, w 1918 i w 1990 roku. Z drugiej strony sprach, strach przed złem tkwiącym winnym przyczynił się do powstania kultury odwetu, podejrzliwości i restrykcji, której ducha niestety nadal, chociaż w coraz mniejszym stopniu, odczuwa się zarówno na Litwie, jak i u jej większego sąsiada. Mickiewicz nie docenił siły i trwałości językowego nacjonalizmu, który został powołany do życia przez romantyczny dyskurs, w tym przez jego dyskurs. Dzisiaj ten nacjonalizm zaczyna zmieniać się i mieć bardziej ludzki charakter. Możliwe, że poeta wywodzący się z Wielkiego Księstwa, które było wielonarodowe i wielowyznaniowe ów poeta podkreśla, podkreślający konieczność pojednania i współistnienia, stanie się symbolem solidarności między narodami i między dwoma niezależnymi, nowoczesnymi państwami. A szczerze mówiąc, mówiąc, między czterema, bo trzeba tu dołączyć także Białoruś oraz Ukrainę. Wymowny są pewne szczegóły pośmiertnego losu kulturowych postaci, o których wspomniałem. E, imieniem Simonasa Kantasa marginalnego historyka, który stał się założycielem litewskiego separatyzmu, nazwano plac Wilnie, dawniej plac Napoleona, przy którym wznosi się palac prezydencki. E, w Sejnach po postawiono po... W niektórych zmaganiach z polskim kościołem pomnik Antanasa Baranauskasa. Baranauskas, jak już powiedziałem, miał poglądy raczej pro-polskie i pro-unijne. Pomnik w, w, wzniesiono w roku 1999, 23 lata temu. Żadna ulica, żaden plac, ale pomnik, a nie pomnik nie upamiętniają. Kiponasa nie zapytał z kasa, kolejnego zwolennika Rzeczpospolitej obojga Narodów. Co do samego Mickiewicza, to jego wieleński pomnik, na którego postumencie, nawiasy mówiąc, wyryty to napis tylko Politewsku, był miejscem zebrań dysydentów w 1988 roku Ich demonstracje w krótkim czasie przerodziły się w potężny ruch. który do, doprowadził do odzyskania niepodległości. Historia współczesnej Litwy można stosunkowo dobrze opisać jako historię przesunięcia semantycznego między dwiema, dwie, dwiema koncepcjami litewskości. Mieszkańca dawnego Wielkiego Księstwa oraz obywatele nowego państwa narodowego z obowiązującym językiem litewskim. Nie powiodły się próby połączenia obu tych koncepcji. Odsłonili one tylko przygraną wysiłków zmierzających do okazania bezpośredniej ciągłości historycznej między, między Wielkim Księstwem a współczesną Litwą. Otóż w tym miejscu rysuje się pięknięcie którego nie można ani wypełnić, ani ignorować. Pęknięcie, które jest elementem składowym nowoczesnej tożsamości litewskiej. Bo Wielkie księstwo, z Wielkiego Księstwa urodziło się, u, u, urodziło się nie jedno państwo i nie jeden naród, a trzy państwa i czy narody. Litwa, Białorus i Ukraina. Litwa jest tylko częścią Wielkiego Księstwa. Mickiewicz, który był najwybitniejszym Litwieniem, litwinem w rozumieniu pierwszej koncepcji, może posłużyć za papierek lakmusowy dla tego rodzaju przeniesienia semantycznego. Jego życie i dzieło były symboliczne, a w znacznym stopniu również odpowiedzialne za rozdział pomiędzy obydwiema koncepcjami. Kiedy się mówi o roli Mickiewicza w tym historycznym kontekście, Gimėsi pokusa abužys jo slengto formulavimo, pretsalconės formos. Hik obiet magnus ducatus, hik nata est Litvanija. Dėkuoju. No mam nadzieję, że chociaż mówiłem o bardzo różnych sprawach i bardzo różnych faktach historycznych, niemniej jest w coś naprawdę ciekawego, naprawdę niezwykłego i paradoksalnego w całych tych dziejach litewsko polsko belarusko ukraińskich Dzie Dziękuję jeszcze raz. Wielkie dzięki. Tomasz jak zwykle potrafi czytać z kart historii bardzo Nowoczesne yy, opowieści. Yy, to, co w, mówiłeś w kontekstach historycznych, ciągle rezonuje pomiędzy tym, jak czujemy się my tutaj, na tej sali, różnych narodowości, często spadkobiercy tego wielkiego księstwa litewskiego w różny sposób. Yy, I tak sobie myślałem, bardzo wiesz, przejąłem się o tym, tym losem tego niezabit, yy, niez, niezabitałych skasa. Że on nie ma żadnego pomnika. Żadnego pomnika Nikt go żaden... o nim nie pamięta. Żadnego pomnika, żadnej ulicy, no ma wydane dzieła. E, to w zasadzie dla pisarza to starszy. E, <grym> <grym> tak, ale w każdym razie nie jest postacią emblematyczną. Dałkantas jest, Baranówskas jest, Kudirka jest. Nie zapytał, skąd nie jest. No, w końcu za życie też. Też był postacią trochę mniejszego, trochę innego formatu. Ale zasługuje na pamięć jako pierwszy w dziejach tłumacz e, ksiąg polskiego narodu i polskiego pielgrzymstwa na jakikolwiek język. No i do tego jako pierwszy litewski poeta publicystyczny. E, napisał e, zbiorek wierszy. Który, jak mówiłem, oczekiwał, że z pomocą finansową, chyba Mickiewicza, to wyda, ale nie udało się. To zostało wydane tylko po jego śmierci. Nie są to bardzo dobre poezje, ale w, ka w każdym razie to początek publicystycznej poezji litewskiej. W początkach jeszcze XIX wieku, po powstaniu listopadowym. Ale tu jest taki ciekawy y, Tomasie Szczegół. Jeżeli on dał politewsku te wiersze Mickiewiczowi. To znaczy, że zakładał, że Mickiewicz przeczyta je po litewsku, że zna język litewski? No, to bardzo, bardzo ciekawe, to bardzo ciekawe pytanie. No ja należę do tych, którzy uważają, że Mickiewicz potrafił czytać po litewsko. I mam do tego dowód. Istnie, istnieją zdaje się, trzy pieśni narodowe, trzy pieśni ludowe litewskie zapisane ręką Mickiewicza. Jeżeli człowiek zapisuje jakiś tekst poetycki w języku mu nieznanym albo prawie nieznanym, to zwykle są tam przesunięte granice słów. Mickiewicz, u Mickiewicza w zapisie ręką Mickiewicza wszystkie granice słów, między wyrazami litewskimi są na swoim miejscu. Z czego wynika, że jednak rozumiał e, język litewski? Nawet istnieje tak, taka anegdotka, że pewnego, e, kiedy do jego mieszkania paryskiego przyszedł pewien żmudzin, to Mickiewicz zwrócił się do niego, do niego po litewsku, żmudzin nie potrafił w, w litewskim litewski języku odpo, od, od, odpowiedzieć. I Mickiewicz wtedy rzucił go ze schodów. No nie wiem, czy ta anegdotka jest prawdziwa, czy nie, w każdym razie taka, taka anegdotka istnieje. No, to, się, to dotyczy także Milosza. bardzo często mnie pytają, ale czy Milosz znał Język Litewski. Odpowiadam tak. On trochę się wstydził mówić po Litewsku i tego unikał. Ale zupełnie dobrze rozumiał litewskie teksty, zupełnie dobrze. Czytał litewskie gazety, Ewangelię, to znaczy uczył się litewskiego, on, on mi mówił kiedyś z Kalifornii, że znów wracam do języka litewskiego i uczę się czytając w litewskim Ewangelię. Bo Ewangelię to ja znam na pamięć, to znaczy bardzo łatwo zrozumieć, o co chodzi, bo ja te teksty znam. I czyta, czytał to swobodnie, czytał swobodnie. Nie, nie napisał żadnego wiersza po litewsku, w zasadzie szkoda, bo mógłby. I jest w jego wierszach polskich są takie wtręty litewskie, głównie z, z, ze starych tekstów, czasów Nie zapytał skasa", czasów Baranowskiego, czasów Dionizego Poszkę albo Poszkiewicza są, są takie wklęte. Ale, ale to są to jest napisane przez innych. Ale są. Gdzie wchodzi słońce i kiedy zapada, tam istnieją linijki i nawet zwrotki w języku litewskim. No... Co, a, co, się, tyczy do, co się tyczy Boruty. Pie, tak, jeżeli pierwszy, pierwszy przekład Mickiewicza na jakikolwiek język, to był przeklad na język litewski, przed angielskim, przed francuskim, przed niemieckim, przed rosyjskim w końcu, przed zresztą także ukraińskim albo białoruskim, był przeklad na litewski. To pierwszy przekład Milosza z jakiegokolwiek języka, to był przeklad z litewskiego. I to była też ciekawa historia, bo... Mm, Milosz z przyjaciółmi wydawał w Wilnie Żagary, czasopismo awangardowe, lewicowe zresztą, nawet trochę zbyt lewicowe jak na dzisiejszy gust, ale jednak. No i wydawał Żagary, jednocześnie znajdowała się w Wilnie grupa politycznych emigrantów Litwinów. Którzy wystąpili, wystąpili to znaczy wzniecili nawet Niewielkie powstanie przeciwko rządom autorytarnym Antana Smetony. Antanas Smetona w 26 roku zrobił przewrót, trochę pod wpływem przewrotu majowego Piłsudskiego, rozegnał Sejm i zaczął rządzić z Litwą w sposób um, uh, autorytarny. Nie totalitarny, autorytarny, mniej więcej ja tak jak Piłsudski w Polsce. Z tym, że rząd Smiatony był bardzo antypolski. No, ale społecznie podobny. No i kilka, no nie kilka, nawet kilkaset, nawet litewskich lebiecowców wzniecilo powstanie przeciwko temu rządowi, które zostało zgniecone, kilkanaście ludzi zostało rozstrzelanych, a kilkadziesiąt, albo nawet kilkaset zbiegło, w tym do Polski, to znaczy do Wilna, w, ty w tych czasach e, rządzone przez e, Polskę, do Wilna. W tym był e, e, Franciszek Anciewicz, albo Pranas Ancawiczus, zresztą przyjaciel wtedy mojego nieboszczyka ojca, mój ojciec też należał do lewicowców antysmytonowskich choć w tym powstaniu nie było udziału i pozostał w Kownie. No i and, and, and Franciszek Ansevich bardzo promował poetę, poetę powstańca, który się nazywał Kaziz Boruta. Kaziz Boruta był niezłym poetą, bardzo miłym i sympatycznym człowiekiem. jak miałem zaszczyt i szczęście go poznać w dzieciństwie jeszcze. Potem był, potem był więźniem stalinowskim, potem został wypuszczony i jakoś tak wrócił do literatury, do życia społecznego i był w pewnym sensie moim nauczycielem. Więc po tym powstaniu, kiedy Antsewiecz uciekł do Wilna, Boruta uciekł do Rygi, a z Rygi do Wiednia i mieszkał przez pewien czas w Wiedniu i pisał, pisał piękne wiersze. Właśnie Ancewicz, który został przyjacielem i bliskim przyjacielem Milosza, zaznajomił go z tymi wierszami i pierwsze w ogóle przeklady Milosza na język polski to są przekłady z Kazisoboru. To jest piękny przykład współdziałania, tak znaczy, kultury litewskiej, kultury polskiej. Zresztą napisałem o tym artykuł. No to, to tak, to znaczy, kiedy się Закрив в що як якось заглембить, то відео, що стосунки глебше і ближчі, ніж на Огол видає, що і Міцкевич знав Літевський, і мілор знає І то є фантазія націоналістів Літевських. То є, чи нам це подобається, чи ні, то є правда. No mamy tutaj Ukraińców, którzy tłumaczą z, na, z litewskiego. Tak Wiesz, jest Natalia Trochym, tłumaczka zresztą twoich wierszy A u, na ukraińskim. Na ukraiński. No, no, jestem, tak. jestem bardzo dumny, że byłem tłumaczony na ten piękny język Uf. i z, bardziej, bardzo znaczący teraz dla naszej części Europy i dla całego świata język jest, jestem z tego dumny. Kilka ludzi mnie tłumaczyło już na ukraińskich, no ksiączki nie ma. Miejmy nadzieję, że będzie. No mogę się przyznać, że ostatnio, miesiąc temu znajdując się w Pradze czeskiej popełniłem wiersz na temat wojny ukraińskiej. No ten wiersz został przetłumaczony już na polski. I chyba będzie wydrukowany po polsku z tym, że jeszcze nie przejrzałem przekladu. Nie jestem pewien, czy przekład jest w pełni adekwatny, dlatego nawet nie mogę ten przekład przeczytać, chociaż on istnieje i jest dostępny w rękach Pana Krzysztofa. No, jeżeli, jeżeli, ten wiersz, jeżeli ten wiersz kiedyś zostanie przetłumaczony także na ukraiński, będę z tego ogromnie dumny. No, trudno, bo to jest, to jest temat uh, ciężki, nawet okropny. Wiersz, wier, wier, zresztą wymaga komentarza, bo on um, kończy się słowami, że oto żołnierz ukraiński powtarza słowo Kambrona, <coughs> no... <coughs> Nie każdy wie, co to jest słowo Cambrona, chociaż w poezji polskiej to zostało także zacytowane przez Broniewskiego. Bagnet na broń, e, przypomnijmy, co rzekł Cambron i powiedzmy to samo nad Wisłą. Cambron, kiedy zaproponowano mu się podanie Anglikom, to był generał napoleonski, odpowiedział po francusku zwięzle i wyraźnie słowem mart co znaczy, przeproszeniem, gówno. I to, co stało taką legendą francuską, a także europejską, to jest to samo słowo, w zasadzie to samo, które powtarzali obrońcy wyspy... Wyspy, jak to się nazywa? Wędżowy, wyspy Wędżowy, w zasadzie to samo, trochę inaczej. Trochę inaczej, ale... Ale sens jest zupełnie ten sam. Sens jest zupełnie ten sam. Tyle, że w moim wierszu to powtarza obronę Mariupola w, w tych podziemnych labiryntach Mariupola. I wyłącznie beton nad jego głową słyszy to słowo. No właśnie. Słuchalibyśmy ciebie do rana. <laughs> Ale czas, musimy iść z naszym programem dalej. I jeszcze raz bardzo ci dziękujemy, Toba z